Witajcie tutaj Candy Freestylers, ponieważ ja i siostra, witam cię serdecznie. Cześć. Kolejny rapowy odcinek, moja siostra versus rap bez autotuna, polski rap. W poprzedniej części poszło ci nie za dobrze, więc dzisiaj mam nadzieję, że robisz. Się poprawię. Ile? 3 punkty chcesz na 5? No, więc już na początku dajcie motywacji łapeczkami w górę. Ile łapeczek? 4000, 5000 jakoś tak? No, niech będzie będziemy 5000, będziemy zadowoleni. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ są 4 filmy w tygodniu i lecimy w niesamowitym tempie w górę. Klikajcie dzwoneczek. Dokładnie, upewnijcie się, czy macie dzwoneczek zaznaczony, aby otrzymać wszystkie powiadomienia. Instagram Darii, jeśli ją zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu. Mój Instagram, ta sama zasada, follow, używa się spam like'u. No i co? Zapraszamy do oglądania. Uwaga, czas na mega konkurs. Do wygrania konsola PlayStation 4. Co zrobić, żeby wygrać? Musisz koniecznie subskrybować ten kanał, Candy Freestylers. Zaobserwować mnie na Instagramie, link macie w opisie. I co najważniejsze, wbić 30 poziom w grze Football Team i wysłać mi zrzut ekranu z gry na adres kamciokonkurs@gmail.com. Jeśli nie masz jeszcze konta w grze, to zarejestruj się z pierwszego linku w opisie. Wtedy otrzymasz dodatkowe 200 punktów energii na start. Oprócz tego regularnie oglądaj i komentuj filmy, aby mieć zwiększone szanse. Wszystko. Wyniki już niedługo. Powodzenia. Kurwa, ty jesteś nisko. Jesteś? Tam nie. Dobra, więc Daria, 5 piosenek, około 10-15 sekund, musisz wskazać wykonawcę oraz tytuł. Chyba że wskażesz tylko tytuł lub tylko wykonawcę, to masz wtedy pół punkta. Wy wpiszcie w komentarzu również odpowiedzi, zobaczymy jak wam poszło, będę przypinał serduszka. Mnie nie śmiejcie, bo ja nie umiem polskiego rapu. Pierwsza piosenka, bardzo charakterystyczna, rap bez autotuna. Też możecie wskazać, który artysta wam się podoba bardziej z autotunem czy bez autotuna, gdzie widać różnicę. No po prostu dyskutujmy razem w komentarzach, a my lecimy do pierwszego urywka. Tymek, Rain Man. Bardzo dobrze. To była wersja bardzo koncertowa. Teraz tylko przedstawię wam w schematach wersję koncertową, wersję studyjną u Jurkowskiego, gdzie Tymek śpiewał też chyba bez autotuna, chyba że z lekkim tam jakimś, chyba że z lekkimi poprawkami, ale ten głos był naprawdę czysty i bez autotuna. Oraz wersję już oryginalną, która ma ponad 30 milionów na YouTubie, czyli z wszystkimi wszelkimi jakimiś tam poprawkami. Nie mam czasu na twe bredny, mam tylko 5 miejsc, że muszę kupić lepsze. Dawaj 6-0, klasy albo Bentley. Świecę jak diament, jednym słowem jak zaklęcie. Mów mi Rain Man, jestem jak Stevie Wonder. Mam ten styl, no popatrz, jakbym grał na kodach. GTA na blokach, bang. Tutaj wszyscy spięci, zapętleni, zajęci, smutni. Od życia zjedli zęby, niech im się poszczęści. Nie mam czasu na twe bret, nie mam tylko 5 miejsc, że muszę kupić lepsze. Dawaj 6-0, klasy albo Bentley. Świecę jak diament, jednym słowem jak zaklęcie. Mów mi Rain Man. No i muszę przyznać, że byłem na tym koncercie Tymka, jeden z moich ulubionych koncertów, byłem już 2 razy na Tymku. No i mega ogień jest, serdecznie każdemu polecam. No i ten refren Tymka, no sami zobaczcie jaki był ogień, masakra. Nie mam czasu na twe bret, nie mam tylko 5 miejsc. Druga runda, masz już 7 punktów, więc mam nadzieję, że uda ci się zdobyć dzisiaj 3. Naprawdę teraz raper, artysta, który no jest kojarzony właśnie z brakiem autotuna, więc musisz to wiedzieć chyba. Czekam na to, na odpowiedź. Był w Poznaniu, czy nie? Nie sugeruj się tym, na jakim koncercie ja byłem. No wiem, no ale się pytam, czy był w Poznaniu, czy nie. No nie powiem ci. No nie wiem. No. Naprawdę nie kojarzysz tego głosu? No nie wiem, czy to Paluch, czy ktoś w tym stylu jakby. No musisz odpowiedzieć. No odpowiem Paluch, ale kompletnie nie znam piosenki. Odpowiedź to Paluch, piosenka Balans.
gdzie leży sztywne restauracje. Zawsze krzywo patrzę, gdy wbijam tamte macie. Wierzę w jednym we plakierka, leją złudę do kielika. Pierdolił to ze smakiem wiesza. Nadal nie lubię upału, wypatruję Majer leci, dziecko rzuca mięsem, moje są wychowane. Ja lubię dobre żarcie, lecz nie sztywne restauracje. Zawsze krzywo patrzą, gdy wbijam tam w Wehrmachcie. Mierzy mnie typek w lakierkach, lejąc wodę do kielicha. Pierdolił to ze smakiem, wieśniak nie zostawił tipa. Nadal nie lubię upału, wypatruję ciągle deszcz. Nie lubię garniaków, wychowany w świecie dresu. Nie znam w ogóle, nie wiem skąd wytrzymać czas na piosenkę. Ona ma ponad 30 milionów na YouTubie, ale chyba słuchać, że to Paluch Dar. Ja wiem, że nie słuchać pewnie tego artysty za dużo, ale no masakra. Tutaj nie ma różnicy między autotunem a bez autotunem. Czy coś słychać? Oprócz tego, że tutaj w wersji koncertowej jest tłum. No dobra, spróbuję. To był tłum. Bardzo charakterystyczny głos Daria. No bo to jest nie fair, bo ty wiesz, co to jest. Aha, rzeczywiście, mogłem siebie wziąć do odcinka. Ja go słucham w ogóle? No tak, no myślę, że na pewno znasz tę piosenkę. No znam, ja sobie coś zgadnę, tak byle powiedzieć. No to zgadnij, byle powiedzieć. Get. Daria, to był Szpaku. Aha. Piosenka Szlam. Człowiek, który myśli w kul podobny, nie lubi kupić na boga z albo. Jak ludzie wolą, a jak ludzie wreszcie tak, to i oni z noc pierdolą. Jak to mam procentów, muszę zajebać to. Ognie nie rób, byku, nic na pokaz albo. Jak ludzie wolą, bo jak pójdzie coś nie tak, to i oni stąd spierdolą. Kleptoman procentów, muszę zajebać to. Lekarstwo na całe zło. Na nie, ficie, no piosenki to bym nie znała. Na ficie, ale z Paluchem. Czyli masz nadal półtora punktu, półtora po no trzech tak rundach, nie? To jeszcze musisz półtora punktu zdobyć. Ciężko będzie. Będzie ciężko, ale no spróbujemy. Przechodzimy do czwartej rundy. No spróbuj, spróbuj, spróbuj. Jestem ciekawy, jak tutaj ci pójdzie. No właśnie, bo on jest taki charakterystyczny, nie? No, charakterystyczny ja jest, no. Nie znam. A Daria taki nie zna, właśnie. Mogłem jakieś, no, podziemie puścić. Niecharakterystyczne. No bardzo kojarzysz głos, no Daria, musisz się skupić. No wiem, że kojarzę, ja znam ten głos, no. Albo tytuł. Był w poprzedniej części? Był. No właśnie, co tam był? Nie wiem. Czyli bez punktu. Guzior albo coś. No to nie był Guzior przecież. Ale powiem, że Guzior, ale to nie był Guzior. Daria, była to piosenka Nic już nie muszę. Kękę. Chyba się znowu położę, zjadanie spokojnie, też mogę odpuścić, zresztą tu mają mnie dobre. Zapadam się w łóżko i tracę kontrolę, tak chyba się leży na kurz. Czuję, że spada, mam wodę, mu nos. Jestem tu mały i nic już nie muszę. Chyba się znowu położę, śniadanie spokojnie też mogę odpuścić, zresztą tu mają mnie dobre. Zapadam się w łóżko i tracę kontrolę, tak chyba się leży na chmurze. Czuję, że spadam, a potem unoszę. Jestem znów mały i nic już nie muszę. Śpiewam. La 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 la. No chciałam go powiedzieć, ale już mówię się o śmieszę, nie? Czemu się śmieszę? No bardziej Guziorek. No wiem, no ale... Kękę. Nie mam prosto słów na tego gościa. Mega, 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 mega twórczość. Ocencie sobie. Ocencie sobie sami, jak brzmi bez autotuna i z autotunem. No i tyle, przechodzimy do piątej rundy. Już nie znam. No to był Guzior, nie? Mhm. Ale właśnie, już nieraz była chyba ta piosenka, nie? A ja zawsze myliłam tytuł. No to kmin. Nie? Myślałem, że dam nadzwyczaj łatwą piosenkę, a Daria jednak ma z tym problem nadal. No. To się tak nie nazywa, te płuca, te pany upalne. Mówisz, że nie? To się tak nazywa? No nie wiem. Wtedy będziesz miała 2,5 punkta na 5, no, nie? No to ale już mam 2. Bo Guzior? No. No bo to jest Guzior. No dobrze, no jest, no. A zaraz co to był? I tytuł? Nie wiem, no. No musisz strzelić, jak nie znasz. Nie, no powiem Wi-Fi znowu, tak jak ostatnio. Przegrywasz, bo jest to Guzior.
No. Płuca zlepione topami. A to tak się nazywa jego piosenka jakaś? Ta piosenka wiesz ile ma wyświetleń? No wiem, że ma dużo, no ale to się tak nie nazywa. No Daria. Milionów wyświetleń. Guzior, płuca zlepione topami. A Wi-Fi ma tylko milion wyświetleń mniej na ten moment, więc no Daria mogła się pomylić, ponieważ obie są popularne, no ale powinna znać. Więc w tym odcinku twój stan to 2 punkty na 5. No nic, musicie pocieszyć Darię łapkami w górę, jakimś komentarzem, a my przechodzimy do zakończenia. Dobra, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca, Daria. Chodź, ona jest smutna, że tylko 2 punkty. Ale no nic, jeśli zostawiam 5000 łapek, robimy kolejny taki odcinek, będziesz miała szansę się poprawić. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ lecimy w niesamowitym tempie w górę. 4 filmy w tygodniu, więc warto. Upewnijcie się, czy co? Czy macie dzwoneczek? Zaznaczony, dokładnie, ponieważ musicie mieć powiadomienia o filmach. Instagram Darii, jeśli ją zaobserwujesz, otrzyma spam like na profilu. Mój Instagram to samo zasada, follow równa się spam like'ów. W komentarzach piszecie pomysły na filmy, ponieważ będziemy czytać, przypinać serduszka. Napiszcie również, jak wam poszło. A my się teraz z wami żegnamy. Cześć! Pa, pa.